Spotkanie karnawałowe odbyło się w Orlen Arenie. Młodsze dzieci obejrzały przedstawienie Księżniczka na ziarnku grochu. Dla nieco starszych odbiorców został zaprezentowany spektakl Multivisual Poka Slide Show. Ponadto uczestnicy mogli podziwiać pokaz freestyle w futbolu w wykonaniu Dawida Pajora oraz spotkać się z piłkarzami ręcznymi Wisły Płock. Na dzieci czekały także warsztaty chemiczne i manualne, strefa malucha, strefa wirtualnej rzeczywistości czy strefa rysowania 3D. Najbardziej mi się podobało robienie okularów 3D. Koncept laserowy był bardzo ciekawy, taki pomysłowy, nie jest takie coś na co dzień. Robiliśmy różne eksperymenty, najbardziej mi się podobał, gdy rękawiczka tak jakby rosła. Każdy znalazł coś dla siebie i z pewnością nikt się nie nudził, czego potwierdzeniem są pozytywne opinie płynące od opiekunów dzieci. Zabawa dobrze pomyślana, bardzo sensownie o różnych grupach wiekowych dzieci, prawda? Więc od najmłodszych do najstarszych każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, jakąś miłą zabawę. Impreza warta naśladowania i oby była taka również w następnym roku. Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody zwycięzcom oraz laureatom 3. edycji konkursu Witaj na świecie.